Drodzy radiosłuchacze, drodzy widzowie telewizji Trwam, Pan Bóg pozwoli nam swojej dobroci, że po raz kolejny w ciągu naszego życia przeżywamy święta Bożego Narodzenia. To niezwykłe wydarzenie, to okazja do tego, aby składać sobie życzenia, ale także to okazja niepowtarzalna do tego, aby zastanowić się nad tym, co jest treścią tych świąt, które z woli Bożej po raz kolejny w ciągu naszego życia przeżywamy. Trzeba powiedzieć, że święta Bożego Narodzenia to ważny etap w historii naszego zbawienia. To działalność Trójcy Świętej. Jak pamiętamy w scenie zwiastowania, anioł Boży posłaniec mówi do Maryi o tym, że będzie Matką Zbawiciela. Maria zadaje słusznie pytanie, jak to się stanie? Jak to się stanie, że Ojciec poślie swojego Syna? A wtedy anioł odpowiada pięknym zdaniem. Duch Święty stąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego. Dlatego święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Zauważmy, drodzy bracia i siostry, że niewiele później Boży posłaniec mówi do świętego Józefa, aby przyjął Marię, bo to, co się z niej narodzi, będzie nazwane Synem Najwyższego. A potem znowu Duch Święty pojawia się wtedy, gdy Symeon i Anna idą do świątyni po to, aby przywitać nowonarodzonego Jezusa. Ulegli działaniu Ducha Świętego, podobnie jak święta Elżbieta, która poruszona spotkaniem z Marią wypowiedziała słowa: błogosławiona jesteś, która się uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Bohaterowie Nowego Testamentu, którzy spotkali się z tą tajemnicą, poznali prawdę dzięki natchnieniom Ducha Świętego. W roku duszpasterskim, który jest związany z kontemplacją Ducha Świętego, ważne jest to, abyśmy zauważyli działalność Ducha Świętego także w tajemnicy wcielenia. I abyśmy ulegli tym natchnieniom Ducha Świętego, tak jak uległa Maria, otwierając szeroko drzwi swojego serca na przyjęcie Bożego Syna. Byśmy słuchali natchnień Ducha Świętego, tak jak święty Józef, czy też starzec Symeon, czy proroki Anna. Byśmy ulegli natchnieniom Ducha Świętego, tak jak pasterze i trzej mędrcy, którzy pośpieszyli do żłóbka betlejemskiego. Wiemy, że Duch Święty daje życie, Duch Święty umacnia naszą wiarę. Obyśmy otworzyli nasze serca, zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia, na drugiego człowieka, aby te serca napełniły się Jego darami. Drodzy bracia i siostry, weźmy do ręki list świętego Pawła Apostoła, który on napisał do Galatów. W tymże liście znajdujemy jakże piękne słowa mówiące o tym, że troską każdego z nas jest zabieganie o to, aby przynosić owoce Ducha Świętego. Święty Paweł pisze, że owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie. Jeżeli święta Bożego Narodzenia są okazją do tego, aby składać sobie życzenia, to chciałbym życzyć wszystkim, drogim radiosłuchaczom i telewidzom, właśnie tych darów Ducha Świętego, o których pisze święty Paweł. A więc życzę wszystkim i redakcjom radiowym, telewizyjnym, a także drogim radiosłuchaczom, drogim telewidzom, czytelnikom naszego dziennika, życzę, abyśmy mieli w naszym życiu wiele miłości, radości, pokoju, cierpliwości, dobroci, życzliwości, wierności, łagodności i opanowania. Tego życzę wszystkim mieszkańcom naszej ojczyzny. Tego życzę także wszystkim mieszkańcom archidiecezji przemyskiej, wszystkim tym, którzy są związani z pięknym Podkarpaciem. Niech nowy rok Pański, który już wkrótce rozpoczniemy, będzie obfity w Boże błogosławieństwo. Stąd też życzę, aby błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego stąpiło na wszystkich i pozostało na zawsze. Szczęść Boże.